Przed nami gala Survivor Series Wargames 2024. Gala, która stawia przed nami wiele znaków zapytania i na nie postaramy się dzisiaj, moi drodzy, odpowiedzieć, więc zapraszam was do obejrzenia całego filmu, ponieważ właśnie dzisiaj zajmiemy się predykcjami gali Survivor Series Wargames 2024. Jak ten czas w ogóle szybko leci, pamiętam jeszcze ten czas dokładnie rok temu, listopad 2023, kiedy gwarantowałem wam, że CM Punk na tej gali powróci i tak też się stało. Wtedy gala gościła w Chicago, teraz gości ona w Kanadzie, więc także trochę się nam pozmieniały kierunki. Natomiast nie zmienił nam się fakt tego, że zobaczymy potężne Wargames mecze i o nich także dzisiaj porozmawiamy. Subskrybujcie kanał, moi drodzy, zapraszam was oczywiście do dyskusji w sekcji komentarzy. Ta sekcja jest dla was na dole pod tym filmem. Zostawcie polubienie pod tym odcinkiem, by zyskał on jak największy zasięg i zapraszam was już do omówienia pierwszej walki. Zaczniemy sobie od starcia o tytuł mistrzowski United States pomiędzy LA Knightem a Shinsuke Nakamurą i już na samym początku trzeba powiedzieć, że naprawdę bardzo szybko WWE dało nam tą walkę. Bardzo szybko, ponieważ mieliśmy tak naprawdę dwie interakcje. Dzisiaj, w momencie, w dniu, w którym nagrywam ten film, będzie miała miejsce trzecia interakcja, ponieważ Shinsuke Nakamura i LA Knight także będą obecni na SmackDown, które zostało nagrane tydzień wcześniej, ale nie o tym teraz. Mowa o tym, że tak naprawdę to Shinsuke Nakamura dwa razy od tyłu zaatakował LA Knighta i tyle. I nic więcej pomiędzy nimi się nie wydarzyło. Na pewno wielkim minusem jest w tym wszystkim to, że LA Knight nawet nie miał szansy powiedzenia ani słowa na mikrofonie do Shinsuke Nakamury, a rywalizacja z udziałem LA Knighta bez wypowiedzianych przez niego słów to nie rywalizacja, bo to właśnie tam LA Knight rozgrywa największą część całej tej gry. Stawia nas to więc w takim momencie, w którym mogę śmiało stwierdzić, że na pewno nie jest to ten jeden shot, to na pewno potrwa przez dłuższy czas i ta rywalizacja dopiero się rozkręca, natomiast stawia nas to w ogromnym, takiej w ogromnej niewiadomej, bo co jeśli Shinsuke Nakamura tą walkę przegra? Totalnie jego powrót i nowa odsłona postaci zostanie zrujnowana i to się wydarzyć nie może. Z kolei, jeśli tak szybko, bez żadnej innej interakcji wygra z LA Knightem, to cała wiarygodność LA Knighta i potęga jego postaci, która była budowana przez ostatnie miesiące, też zostanie zakopana. Więc naprawdę ciężko jest cokolwiek z tego wszystkiego wywnioskować i mam tak na dobrą sprawę dwie chyba, dwa najbardziej logiczne rozwiązania. Pierwsza jest taka, że Shinsuke Nakamura faktycznie pokonuje LA Knighta i ta rywalizacja dalej jest ciągnięta, a LA Knight stawia siebie znowu w tej roli osoby, która goni za tytułem. I okej, bo LA Knight wtedy też był przyjemny do oglądania. Nie ma tutaj też nic złego, jeżeli chodzi o tą walkę, bo LA Knight jest walczącym mistrzem. Walczył z przeróżnymi osobami, czy to na SmackDown, czy w sumie na Premium Live Eventach, nie, więc to też jest duży plus, bo w końcu tytuł United States znajdzie się na Premium Live Evencie. Także pierwsza opcja, czyste zwycięstwo Nakamury i jeszcze jesteśmy w stanie to zrozumieć, bo ten nowy gimmick jak najbardziej może nas do tego pchnąć, że ej, faktycznie to jest nowy Shinsuke Nakamura, on zdobył tytuł United States 3 tygodnie po powrocie. Drugi scenariusz natomiast jest taki, że LA Knight tą walkę wygrywa, ale wygrywa ją poprzez jakąś dyskwalifikację, bądź coś, co zrobił Shinsuke Nakamura celowo, typu wiecie, jakiś atak przedmiotem, wyliczenie pozaringowe, ponieważ tak bardzo napierdzielali się pozaringiem, tak bardzo Nakamura dominował Knighta, że doszło po prostu do dyskwalifikacji, coś w ten sposób, przez co jeszcze WWE będzie mogło podtrzymać LA Knight jako mistrza, dadzą szansę bardziej rozwoju tej rywalizacji, wypowiedzenia czegokolwiek na mikrofonie, jeszcze w pozycji mistrza dla LA Knighta. Możemy także mówić tutaj o pewnej interwencji, zainterweniowaniu kogoś trzeciego w tą walkę, ale szczerze wątpię i myślę, że to raczej z tych dwóch rozwiązań będziemy tutaj wybierali, a jeśli ja mam postawić, to stawiam na czyste zwycięstwo Shinsuke Nakamury i szczerze bardzo chciałbym to zobaczyć, bo jestem bardzo ciekawy tej walki i tej nowej odsłony Nakamury, gdzie wszystko nas może to doprowadzić. Oczywiście to tylko i wyłącznie moje zdanie, nie musicie się z nim zgadzać, więc dajcie w komentarzach znać, jak wy widzicie tą walkę, a także widzicie wszystkie kolejne, ponieważ już teraz przechodzimy do kolejnego starcia. Jest nim, moi drodzy, starcie o tytuł interkontynentalny, które także znajduje się właśnie na gali Premium Live Event i to jest duży plus. I cała karta Survivor Series Wargames 2024 zapowiada się całkiem solidnie i bardzo cieszy mnie fakt tego, że mamy tutaj dwa główne tytuły midcardowe, w sensie, mam na myśli tytuły midcardowe, w sensie United States i interkontynentalny mężczyzn. Bo warto też powiedzieć o tym, że został także ogłoszony oficjalny tytuł interkontynentalny kobiet, który także zostanie wyłoniony już w najbliższych tygodniach, podobnie jak i tytuł United States kobiet na SmackDown. W tym starciu jednak na tej gali Premium Live Event zobaczymy Triple Threat Match pomiędzy
Bronem Breakerem, czyli obecnym mistrzem interkontynentalnym, Sheamusem, a Ludwigiem Kaiserem. I bardzo fajne jest to, ponieważ każdy z tych zawodników ma pomiędzy sobą historię w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach i bardzo przyjemnie taką walkę jest zobaczyć, tym bardziej biorąc pod uwagę to, jak ich program był budowany w ostatnich tygodniach, gdzie totalny chaos, każdy atakował się z każdym, nawet sam jestem ciekawy, gdzie nas to wszystko doprowadzi, ale podobnie jak w przypadku rywalizacji o tytuł United States, tak samo i tutaj jestem w stanie stwierdzić, że to jest dopiero początek, a nie już w tej walce zostaniemy przed nowego mistrza i koniec rywalizacji tej trójki, kompletnie nie. Tutaj jednak wydaje mi się, że Bron Breakker obroni tytuł interkontynentalny i wyjdzie zwycięsko dalej jako mistrz, ale to nie będzie kompletnie koniec tej rywalizacji. Wydaje mi się, że to wszystko będzie nas prowadziło tak daleko, aż Sheamus zostanie nowym mistrzem interkontynentalnym, pierwszy raz w historii zostanie tym mistrzem i osiągnie ten status Grand Slam czempiona i to wydaje mi się, może mieć miejsce na gali premierowej Raw na Netflixie, czyli już 6 stycznia. Szczerze, bardzo chciałbym to zobaczyć, Sheamus jak najbardziej na to zasługuje. Myślę, że Raw na Netflixie, premierowe Raw na Netflixie także będzie do tego dobrą okazją. Co prawda mamy jeszcze Saturday Main Events, ale wydaje mi się, że raczej to właśnie na Netflixie Sheamus ten tytuł powinien zdobyć. A tutaj w przypadku Wargames broni go Bron Breakker po naprawdę dobrej, mocnej naparzance. Po chaotycznej walce wręcz bym powiedział, Triple Threat to jest walka bez dyskwalifikacji, więc może wydarzyć się tutaj dosłownie wszystko i na to też liczę. Starcie Wargames kobiet, w którym po jednej stronie mamy Rhea Ripley, Bianca Belair, Bayley, Naomi, Io Sky, a po drugiej stronie Liv Morgan, Nia Jax, Raquel Rodriguez, Tiffany Stratton i Kanadis Lee Ray. Wargames match kobiet. Wydaje mi się, że może być to całkiem przyjemne starcie do obejrzenia właśnie już faktycznie, jak to się wydarzy, natomiast cała podbudowa i to, jak chaotycznie zostało to zrobione, wydaje się być dość dziwne. I widziałem też wiele negatywnych opinii, jeżeli chodzi o ostatnie tygodnie i całą podbudowę walki kobiet. Jakoś, będę z wami szczery, nie przywiązywałem do niej zbytnio większej uwagi. Dla mnie po prostu to było i okej, akceptowałem, że to mamy na tygodniówkach. Natomiast faktem, na który należy tutaj zwrócić uwagę, jest to, że w jednej drużynie mamy mistrzynię świata kobiet Liv Morgan, mistrzynię kobiet Nia Jax oraz posiadaczkę walizki kobiet Tiffany Stratton. Trzy obecnie najpotężniejsze kobiety, które znaczą najwięcej w federacji WWE, mamy w jednej drużynie, więc totalnie nie widzę innego scenariusza niż zwycięstwo właśnie tej drużyny. Chociaż, jest jedno chociaż, na które trzeba zwrócić uwagę i jest to właśnie ta trzecia kobieta, o której powiedziałem, czyli Tiffany, posiadaczka walizki Money in the Bank, to ona może jakoś namieszać w tym pojedynku, zrealizować tą walizkę i zostać nową mistrzynią podczas Wargames meczu. To byłoby coś historycznego, coś naprawdę grubego, natomiast podobnie mam też takie wątpliwości, bo wydaje mi się, że Tiffany Stratton może tą walizkę zrealizować na Raw na Netflixie, na premierowym epizodzie Czerwonej Tygodniówki na Netflixie i to wydaje się być takim dobrym miejscem do tego typu niespodzianek i tak dużych zmian, aczkolwiek idealny jest to moment, ten Wargames match dla Tiffany Stratton i wcale nie byłbym temu zdziwiony. W drużynie face'owej wydaje mi się, że może też być sporo kontrowersji, ponieważ wiemy, że Jade Cargill została wyeliminowana, nie wiemy przez kogo. Mówi się o Biance Belair, która być może przejdzie heel turn w tej walce. Być może to Naomi będzie tą osobą, która przejdzie heel turn, atakując jakąś Bayley. Cokolwiek się wydarzy, to wydaje mi się jednak, że to właśnie ta heelowa drużyna wyjdzie zwycięsko z tego starcia i naprawdę w tym Wargames meczu kobiet może się wiele nam podziać. Jak już miałbym postawić, to stawiam na zwycięstwo drużyny Heelek, jeśli tak to poprawnie mogę odmienić, z dużym naciskiem na to, że Tiffany Stratton może zrealizować walizkę Money in the Bank albo na Liv, albo na Nia, aczkolwiek raczej stawiałbym na Nia Jax. W kolejnym starciu na szali znajdzie się Mistrzostwo Świata Mężczyzn, gdzie Gunther będzie bronił tego mistrzostwa przeciwko Damianowi Priestowi. Po raz kolejny dostajemy starcie tej dwójki i to też jest bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że jest to tylko i wyłącznie taki przystanek, taki moment, w którym po prostu walka o to złoto niech się odbędzie, do niczego nas ona nie doprowadzi, Damian Priest nie zostanie nowym mistrzem, to wydaje mi się, mogę powiedzieć raczej na pewno, bo dlaczego miałby zostać i dlaczego miałby pokonać teraz Gunthera i to Damian Priest miałby wejść jako mistrz World Heavyweight na Raw na Netflixie? Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że Gunther tym mistrzem pozostanie. Natomiast bardzo mocno także wydaje mi się, że tutaj Finn Balor może sporo namieszać i Finn Balor może w tej walce się pojawić, co otworzy nam furtkę do kolejnej walki Damian Priest Finn Balor, na przykład na Royal Rumble, albo nawet i doprowadzi nas to do WrestleMania 41, bo już powoli, myślę, słuchajcie, możemy zacząć sobie tak
powoli kreować tą drogę do WrestleMania 41 i te wszystkie wydarzenia mogą mieć wpływ na to, jak najbliższe miesiące będą wyglądały, więc wydaje mi się, że Balor w tej walce może się pojawić, przeszkodzić wygranej Priesta na zasadzie, hej, nigdy ci nie odpuszczę, nigdy ci tego nie zapomnę, zawsze będę tą twoją zmorą i zawsze będę za twoimi plecami robił dla ciebie jak najgorzej. Myślę, że tak to tutaj może zostać rozegrane, dlatego stawiam w tej walce, po dobrej oczywiście walce, bo wydaje mi się, że to będzie bardzo przyjemna do obejrzenia walka, stawiam na zwycięstwo Gunthera i obronę mistrzostwa World Heavyweight. No i moi drodzy, main event, War Games match mężczyzn, w którym OG Bloodline zawalczy z New Bloodline, chociaż mamy tam też pewne osoby, które nie do końca do tych Bloodline mogą należeć. Natomiast skład tych walk prezentuje się następująco: Roman Reigns, Sami Zayn, Jey Uso, Jimmy Uso oraz CM Punk po jednej stronie. Po drugiej stronie mamy Solo Sikoa, Jacoba Fatu, Tama Tonga, Tongaloa oraz Big Bronsona Reeda, który także do tej drużyny jak najbardziej pasuje. Jest to naprawdę walka, w której wydarzyć może się wiele, wiele nieoczywistych rzeczy. Ciekawym faktem jest to, że The Rock zakończył już nagrania filmowe i poinformował o tym jakby oficjalnie sam na swoich social mediach, chyba 2 dni temu dokładnie, że zakończył nagrania filmowe i od razu ludzie zaczęli spekulować, że ej, The Rock skończył nagrania, będzie w Kanadzie, będzie na gali Survivor Series War Games i faktycznie, być tam może nam się pojawić, może nie tyle co podczas walki, ale może i po walce, na samo zakończenie show, tu jak najbardziej obecność The Rocka ma sens i wydarzyć się może. Czy wydarzyć może się nam jakaś zdrada, jakiś konflikt, czy coś więcej się tutaj wydarzy? Ciężko stwierdzić i biorąc pod uwagę, jak wyglądał zeszłoroczny War Games match, gdzie mówiło się o tym, że o, Randy Orton powraca i na pewno odwróci się od razu od Cody'ego Rhodesa, to wydaje mi się, że tutaj nic takiego się nie wydarzy. Przed nami wiele miesięcy, które doprowadzą nas, jak już mówiłem wcześniej, do WrestleMania 41 i na tym raczej powinniśmy się skupić, więc Paul Heyman nie zdradzi tutaj Romana Reignsa. CM Punk pomoże drużynie Romana Reignsa, pomoże The Usos, pomoże samiemu Zaynowi. Z Romanem Reignsem pewnie podadzą sobie rękę, tak to bardziej w tym kierunku widzę. A to wszystko, co będzie działo się na linii Roman Reigns, CM Punk, Paul Heyman, jeszcze w ogóle widziałem, że gdzieś po drodze być może powróci Brock Lesnar i będziemy mieli całą trójkę klientów Paula Heymana właśnie z nim i w przyszłości dostaniemy walkę pomiędzy nimi trzema, to też byłoby ciekawe. Natomiast nie idźmy tak daleko, skupmy się na tym, co w tej walce może się wydarzyć. Jakieś powroty albo debiuty, nawet bym powiedział, kolejnych członków samoańskiej rodziny typu Hikuelo, wydaje mi się, że nie. Mimo tego, że takie spekulacje w internecie są, wydaje mi się, że nie, bo to nie miałoby kompletnie sensu. Jeśli już nowi Samoańczycy mieliby debiutować, no to raczej za Bronsona Reeda i raczej za CM Punka, a tutaj historia, widzimy, pójdzie nam w innym kierunku. Biorąc pod uwagę ostatnie walki i cały zarys tej historii, jaki został nam przedstawiony, jak ta droga obecnie wygląda, to wydaje mi się, że jest to w końcu czas na to, żeby drużyna face'ów, żeby OG Bloodline i CM Punk wygrali w tej walce. Innego scenariusza nie widzę. Oczywistym jest to, że ta rywalizacja, cała ta saga Bloodline nie zostanie zakończona po tej walce. To będzie trwało. To będzie trwało, słuchajcie, do WrestleMania 41 i pewnie jeszcze dalej. Natomiast wydaje mi się, że tutaj pojawienie się The Rocka i zainicjowanie nam konfliktu, albo nawet zaatakowanie Romana Reignsa i początek drogi do ich walki jeden na jednego, gdzie będziemy mieli, wiecie, Romana Reignsa po tej jednej stronie, OG Bloodline i The Rocka jako tego nowego Bloodline przedstawiciela, ma to jak największy sens. Na Royal Rumble być może dostaniemy walkę pomiędzy Solo Sikoą a Romanem Reignsem o Ula Fale. To też byłoby ciekawe, także jak już mówiłem, tutaj coś wydarzy się na Survivor Series, co wydarzy się w tym miesiącu, będzie prowadziło nas do tych głównych, kluczowych miesięcy przed WrestleManią, bo dostaniemy potem jeszcze ten Saturday Main Event Night, ale okej, to będzie taki dodatek, bardziej powiedzmy, który będzie miał miejsce w grudniu. Potem Royal Rumble, Elimination Chamber i WrestleMania, moi drodzy. To już będzie ten moment, gdzie na tej WrestleManii, myślę, powinniśmy się skupiać i tym wszystkim, w którym kierunku to pójdzie, zostanie rozwiązane po tej gali War Games. Także moi drodzy, w tej walce, w main evencie, w War Games meczu mężczyzn stawiam na zwycięstwo drużyny Romana Reignsa, tak to widzę. Raczej większych tutaj zagotowań typu zdrad, czy odwrócenia się, czy debiutów i tak dalej nie będzie. Jedyne, na co bym postawił, to powrót The Rocka. Tutaj w tym momencie wydaje mi się, że ta historia troszkę zwolni, bo tak wszystko szybko się działo i nie mówię, że to źle. Dla mnie całkiem przyjemnie się to wszystko ogląda, bardzo przyjemnie się to ogląda. Powrót i debiut CM Punka jako nowego członka OG Bloodline, tak to nazwę, też jest całkiem przyjemnym elementem. To, co powiedzieli sobie z Romanem Reignsem do siebie właśnie na Smerdom, także jest ciekawe, zasiewa nam te ziarenko takie, które pewnie rozkwitnie w przyszłych miesiącach. Także jak najbardziej niech to wszystko się dzieje. Po tym War Games meczu spodziewam się dobrej walki,
jakiegoś tam spięcia pomiędzy jedną a drugą drużyną, typu wiecie, Roman Reigns, Solo Sikoa 1 na 1. I bardziej w tym kierunku bym to widział. Paul Heyman u boku i to wystarczy. No i powrót The Rocka i konfrontacja, albo nawet i atak Romana Reignsa. To byłoby, myślę, wystarczające w tej walce. Raczej żadnych zdrad, konfliktów, rozpadów tutaj bym nie widział. Raczej żadnych większych kontrowersji nie będzie. Tak to będzie wyglądało i ta historia pójdzie po prostu krok dalej. Tak to, moi drodzy, widzę. W komentarzach oczywiście napiszcie, jak wy widzicie Gala Survivor Series Wargames 2024. Kogo chcielibyście jako zwycięzców w poszczególnych pojedynkach? Zostawcie polubienie. Oczywiście widzimy się i słyszymy już po tej gali, gdzie całość sobie omówimy. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!